jest 15 na żywo w poniedziałek. Anna Jędrzejowska, witam Państwa i zapraszam. Za tydzień o tej porze wielu z nas będzie ruszać w drogę, aby we wszystkich świętych być tam, gdzie pochowano naszych bliskich. Tegoroczne wyjazdy będą pewnie, jak zwykle, przejmujące. Będą też wyjątkowo drogie. Drogie paliwo, drogie wiązanki i znicze. O przygotowaniach do 1 listopada w dalszej części programu. Polska coraz bardziej zadłużona, a obsługa długu coraz wyższa. Polskie obligacje są najrentowniejsze od dwóch dekad. Oprocentowanie dziesięcioletnich przebiło właśnie 9%. Radzimy sobie świetnie, zapewniają rządzący. Demolujecie finanse, odpowiada im opozycja. W Sejmie jest rada. W 15 na żywo już za chwilę korespondencja Macieja Worocha z Londynu, ale wcześniej na Państwa ekranach bohater ostatnich godzin w brytyjskiej stolicy. To jest, proszę Państwa, nowy szef brytyjskiego rządu, Rishi Sunak. Więcej o nim i więcej o trybie, w jakim został wyłoniony na